Cześć, Meteorowi Wymiatacze. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kolejny efekt z firmy MXR. Sześciopunktowy korektor graficzny. Dodatkowo z jakimiś tam gwarancjami jakimi i ulotkami dostajemy taką gąbeczkę specjalną, którą można nakleić pod spodem tego urządzenia. Tak, żeby się nie ślizgało po prostu po podłodze. Bo druga opcja jest taka, że po prostu można sobie podłączyć, przykleić jakiś taki rzep i wsadzić do pedalboardu. Tutaj jak widać, no jest sześć jakby takich suwaków, każdy odpowiada za kolejną częstotliwość. Z takich technicznych rzeczy to wygląda tak, sprawa. Po prostu jak gramy po ciemku, to jedną rzecz co widzimy to właśnie te gałeczki. Te suwaki i można po prostu się podniecać nimi. Co jest bardzo przydatne w warunkach scenicznych. No co prawda nigdy nie jest tak ciemno, chyba że po prostu prąd siądzie, a my mamy baterię w samym tym equalizerze. Nie będę tutaj w sumie więcej pierdół gadał. Po prostu Wam pokażę, jak to brzmi na żywce, no nie? Jakieś takie lightowe akordy, to się nie obrażajcie, bo to takie są takie ogniskowe, nie? Tak brzmi bez włączenia, tak z włączeniem. Teraz wszystkie są ustawione na zero. Czyli właściwie tak. A tak, to jest jakby czysty sygnał gitary. Dopiero przesuwając w górę albo w dół, podbijamy albo obniżamy daną częstotliwość. Na przykład powiedzmy wysokie częstotliwości. O, tu można łatwo to usłyszeć. Jak podniesiemy albo obniżymy. Bo są to nam ucina, tu właściwie nie ma co pokazywać więcej. Na przykład tutaj środkowe częstotliwości podbite. Wiadomo, brzmi teraz troszeczkę jak z tyłka. Tu z kolei jest uciętymi. Wiadomo, tu każdy z tych suwaków można sobie osobno po prostu poprzesuwać. Na przykład zdjąć troszeczkę środek, podbić górę. Się robi bardzo, bardziej selektywne. Na przesterze brzmi. Podam jak sobie jeszcze pomyślimy. Jest ekstremalne. Potem szumy dochodzą. To oczywiste jest po prostu. Im więcej mamy różnych efektów, tym większe szumy i więcej różnych zanieczyszczeń dźwięku. Zabawy jest dużo, najlepiej jak sobie to kupicie i się sami będziecie bawić, bo możliwości jest tutaj dużo. Ja sobie jeden taki wezmę. A jeszcze jedną rzecz powiem, jeśli ktoś się zastanawiał nad takim samym efektem, tylko że sześciopunktowym equalizerem, to właściwie polecam właściwie jeden i drugi, ponieważ tutaj widać bajerancko, to jest akurat Kerrigo Kinga 10-punktowy, więc jak ktoś się Slayerem podnieca, to może sobie kupić oczywiście taki. W każdym razie w 10-punktowym jest po prostu o 4 dodatkowe jeszcze przedziały częstotliwości więcej. Więcej też zabawy, więc wiadomo, rób ta co chce ta. I do zobaczenia na koncertach.